W minionym tygodniu opinię publiczną poruszył temat przyszłości Polski w strukturach Unii Europejskiej. Co o naszej przyszłości w Unii sądzi redaktor Stanisław Michalkiewicz? Bo my bardzo się, najczęściej się posługujemy bardzo ogólnymi rzeczami. Bruksela, Unia Europejska, a mało jest nazwisk. Czy panu jest znane, czy są znane zasady dobierania ekspertów, którymi posiłkuje się Komisja Europejska, no i ci biurokraci, którzy stanowią tam prawo? Czy wiadomo, jakie są mechanizmy dobierania ekspertów, czy grup ekspertów? I czy to jest, i czy mamy do czynienia z tym porządkiem, właśnie w tym temacie, czy z porządkiem spontanicznym, czy zadekretowanym? Moim zdaniem z całą pewnością zadekretowanym. Ja wprawdzie tych kryteriów nie znam, bo to za wysokie progi, oni mi się nie zwierzają, ani mi się tam nie sprawozdają. Natomiast po skutkach można się zorientować. Po tym, jakie te ekspertyzy są. No to skoro ekspertyzy są bardzo ściśle sprofilowane ideologicznie, no to znaczy, że eksperci zostali dobrani według ideologicznego klucza. Co do tego nie mam wątpliwości, ale to ja sobie to dedukuję ze skutków, z treści tych ekspertyz. No, jest metoda kooptacji. Jest metoda kooptacji. W ogóle warto na to zwrócić uwagę, że Unia Europejska, znaczy Unia Europejska jako twór parapaństwowy czy państwowy, bardzo nadużywa, powiem nawet, retoryki demokratycznej. Ale przecież w Unii Europejskiej, wśród organów władzy Unii Europejskiej, tylko jeden ma legitymację demokratyczną, to znaczy pochodzącą z powszechnego głosowania. Mówię o Parlamencie Europejskim, ale akurat ten organ nie ma właściwie żadnej władzy. Akurat on nie ma żadnej władzy. Natomiast te organy Unii Europejskiej, które mają rzeczywistą władzę, to znaczy Rada Europejska, Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, one nie pochodzą z demokratycznego nadania, tylko z kooptacji. Także ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko warto zwrócić na to uwagę, że ta pochwała demokracji, te peany na cześć demokracji, to są, żeby nam zamydlić oczy, a tak naprawdę to Unia Europejska jest niedemokratycznym tworem. Właśnie dlatego, że przy pomocy takiego tworu łatwiej jest narzucić na poziomie ponadnarodowym rozwiązania, które byłyby odrzucane na poziomach narodowych. Jeszcze ostatnie pytanie. Niedawno świętowaliśmy, no nie tylko my, Brexit. Brytyjczykom dobrze wyszło, że nie byli w strefie euro, bo z tego już tak łatwo nie jest wyjść. No i pytanie, nas na polexit nie stać, ale na wypierpol pewnie tak. Czy ktoś nas będzie chciał wypierpolić? Nie, to nie chodzi o to, tylko... Wie pan, sytuacja Wielkiej Brytanii była trochę inna. Poza tym ja w ogóle uważam, że Wielka Brytania została wyciśnięta z Unii Europejskiej. Dlaczego tak uważam? Otóż kiedy premier Cameron ogłosił referendum, to procent zwolenników i przeciwników był prawie że identyczny, łeb w łeb. Komisja Europejska na tydzień przed terminem referendum podała oficjalną informację, ale fałszywą, że mianowicie wkrótce do Unii Europejskiej zostanie przyjęta Turcja. I po tej informacji odsetek zwolenników Brexitu w Anglii nieznacznie, ale wzrósł. Także wynik referendum był taki, jaki był. Po czym Komisja Europejska zdementowała tę swoją informację, którą podała jako oficjalną. Dlatego podejrzewam, że Wielka Brytania została wyciśnięta. Dlaczego? Wielka Brytania, status Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej bardziej przypominał status obserwatora niż członka.
Poza tym Wielka Brytania leży na wyspie, jak pan zauważył, walutę ma obcą, ma broń jądrową i tak dalej, specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcom była potrzebna Wielka Brytania w Unii jak psu piąta noga. Bez Wielkiej Brytanii łatwiej im będzie uporządkować kontynentalną część Europy. Tylko Polska jest w innej trochę sytuacji niż Wielka Brytania, bo rządy kolejne uzależniły Polskę od subwencji unijnych, tak jak się narkoman uzależnia od narkotyku. I niestety teraz w inną stronę to idzie, zaczynają nas szantażować. Pojawiają się w Parlamencie Europejskim głosy, żeby w przyszłym budżecie, to znaczy 21-27, tak, uzależnić wysokość subwencji od oceny stopnia praworządności. No to nie wiem, jak będą termometr przykładać, że no, nie wiem, ale w każdym razie może się okazać, że przestaje się nam opłacać, ale ponieważ rządy uzależniły gospodarkę polską i finanse publiczne od subwencji unijnych, które wcale nie są takie duże. Przypomnę, bo to czasami ludziom się wydaje, wola Boga, co to tego. Kiedy Donald Tusk jako premier pojechał uzgadniać budżet na lata 2013-2020. No i wrócił nad starczą, że tu wielki sukces, bo Polska dostała 400 miliardów subwencji. Złotych oczywiście. No i Donald Tusk zapowiedział, że będzie jeździł po Polsce, by się naradzał, jak tu wydać te pieniądze i tak dalej. No i wziąłem sobie ołówek i liczę, no tak, to 400 miliardów, ale roczna składka Polska do Unii to jest około 18 miliardów, około, bo to zależy od kursu walutowego. No to przez 7 lat to jest 130 miliardów, więc już nie 400, tylko 270. Bo to te 130 to nasze pieniądze, to my nie dostajemy. No, koszty biurokratyzacji życia publicznego wymuszane przez Unię Europejską, no, można śmiało liczyć na jakieś 10 miliardów złotych rocznie, czyli 70 miliardów przez 7 lat. Czyli już nie 400, tylko 200. Tylko 200. No i podzielmy teraz 200 miliardów przez 7, to raptem 30 miliardów. No to, a teraz w tegorocznym budżecie poziom wydatków polskiego rządu to jest 430 miliardów, a tu 30 miliardów. Więc to Donald Tusk się zachowywał tak, jakby człowiek, który zarabia 3000 zł, dostał 50 zł podwyżki i zwołuje całą rodzinę na naradę, jak te 50 zł wydać. No to, więc Polska jest nieprzygotowana na polexit. Jak ktoś mówi, że tam, no to musi się przejść kurację odwykową najpierw. Tak jak narkoman, bo inaczej to zginie. Już panu dam głos, natomiast poprosiłbym jeszcze krótko, tylko przeczytam pytanie jeszcze z internetu. Pan Józef pyta, żołnierze we Francji dostali pozwolenie na strzelanie do protestujących. Jak się ma ten fakt do wolności zgromadzeń i wyrażania własnych poglądów Unii? No proszę państwa, jak już mówiłem, że wchodzimy w etap surowości, w którym tam będzie się wprawdzie deklamowało o tym, że mamy swobody tutaj zrzeszania się i tam tego poglądów, no wszystkiego, czego chcemy, ale sytuacja będzie, praktyka będzie w odwrotnie proporcjonalna do tego hałasu. Więc z tych wolności obywatelskich zostanie tylko ogryzek, a potem już nawet ogryzka nie będzie. Jeżeli oczywiście nie powstrzymamy tego trendu. Nie bez kozery ten kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej powiada, że on nie będzie współpracował z populistami, a więc z żadną partią, z żadnym człowiekiem, któremu ten kierunek ewolucji się nie podoba. Więc
oficjalnie kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej, a więc rządu Unii Europejskiej, zapowiada, że będzie walczył z częścią obywateli, będzie ich zwalczał. Jak ich będzie zwalczał? No, będzie musiał strzelać do nich, nie ma rady. Bo inaczej oni się go nie będą bali. Żeby się bali, to musi do nich strzelać. Także obóz koncentracyjny jest chwilowo nieczynny. Jerzy Soros, myślę, że Jerzy Soros, znaczy on się mi nigdy nie zwierzał, ale po jego działaniach i po tym, co on wspiera finansowo, myślę, że on sympatyzuje z komunistyczną rewolucją, jaka się przewala przez kraje europejskie i przez Amerykę Północną. My nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest komunistyczna rewolucja, bo ona jest prowadzona według innej strategii niż my znamy, bo my znamy bolszewicką, a ta jest prowadzona według strategii Antoniego Gramsciego i tam Spinellego i tak dalej. I tu się inaczej rozkładają akcenty. Tam była gwałtowna zmiana w stosunków własnościowych i terror, a tu jest duraczenie. Duraczenie. I to przy pomocy takiej piekielnej triady się odbywa. Państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. I Soros to duraczenie sponsoruje. Jakie są rezultaty? Pani minister Zalewska jest ministrem edukacji. Szkoły są publiczne i podlegają jej. I ona powiada, że będzie walczyła z tym programem deprawacji cudzych dzieci. Już został ogłoszony. Ale to znaczy, co będzie robiła? Ona jest ministrem rządu. Normalny rząd nie wysuwa propozycji, tylko wydaje rozkazy. I gdyby pani minister Zalewska mówiła prawdę, no to wydałaby rozporządzenie, że od tej chwili, jeśli jakiś nauczyciel będzie uczestniczył w tym programie deprawacji, wyleci na zbity łeb z oświaty i z wilczym biletem. Nic takiego nie ma. Poza gdakaniem nic takiego nie ma. Bardzo interesujące. Ja mam takie pytanie. Mamy jeszcze trzecią alternatywę? Alternatywa się składa z dwóch członów, więc jakbyśmy mieli jakieś trzecie wyjście, to już nie byłaby alternatywa, tylko zupełnie inna sytuacja. Ale no zawsze, powiem tak, jakbym wiedział, to bym powiedział, ale nie wiem, bo na razie sytuacja nam nie sprzyja. Ja na przykład nie mam takiej pewności, czy Polska jest przygotowana na polexit od strony ekonomicznej, militarnej, politycznej. No nie wiemy, czy jest przygotowana, zważywszy na ogromny wpływ niemieckiej agentury w Polsce i żydowskiej. Proszę. No wojsko mamy, ale wie pan, ja tak nie bardzo bym liczył na to, że no co to za wojsko, którego w tych koszach pilnują firmy ochroniarskie. To po pierwsze, a po drugie opowiem taką historię autentyczną, jak to jeszcze zanim pan minister Onyszkiewicz nie zabronił urządzania spotkań w garnizonach wojskowych, to ja tam wiele takich spotkań odbyłem. No i po zakończeniu takiego turnę, jeden z dowódców pułków, jak tam mieliśmy spotkanie w pułku z kolegą Mikke, zaprosił nas na obiad. No i w gronie najbliższych swoich współpracowników, oficerów. I obiad wyglądał tak, że ci oficerowie bez przerwy narzekali. A to na to, a to na tamto, a to na owamto. Myśmy się przysłuchiwali temu narzekaniu. Wreszcie ja mówię tak, panowie, no my głupi cywile, to właśnie możemy tylko narzekać, ale wy? Przecież macie tu czołgi, armaty, karabiny maszynowe. I jeden z tych oficerów mówi, o słuszna uwaga, więc zamieniłem się w słuch. A on powiada, strajk zrobimy. Znikąd nadziei. No to
jest, mamy do wyboru albo jakieś gwałtowne wystąpienia, to znaczy, ale nie ma nawet, gdyby był generał Pinochet albo generał Franco, no to wtedy, ale nie ma. No to w takiej sytuacji możemy liczyć tylko na ewolucyjne jakieś zmiany i stopniowe. I takim pierwszym krokiem to może być właśnie przewietrzenie politycznej sceny, o ile nie jest na to za późno. A jakby było za późno, to jeszcze jest jedna możliwość. Mianowicie ostatni szaniec, na którym się możemy okopać. I tu trudno nas będzie zgonić z tego, żeby jeszcze bronić kultury narodowej, bo to jest ostatni bastion. Bo jeżeli naród polski utraci zdolność do tworzenia żywej kultury, to go nie będzie. To się uwsteczni do poziomu przednarodowego, czyli do poziomu narodowości. Tak jak się w swoim czasie uwstecznił naród czeski, 300 lat tak właściwie wegetował bez swojej szlachty. Więc musimy się postarać, żeby tam tej szeregi szlachty, zanim nam nie narzucą szlachty jerozolimskiej. To musimy po prostu pomyśleć, to zawsze trzeba, tak, to prawda. Wojciech Struś, Fundacja Pro Nauka. Ja będę miał takie pytanie na końcu do pana redaktora Michalkiewicza, ale chciałbym wrócić do tej kwestii tego dwutlenku węgla, bo to bardzo tak groźnie zabrzmiało, 40 miliardów trzeba płacić. No, chciałbym potem prosić o wyjaśnienie pewnej kwestii. Po pierwsze, zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to zupełnie coś wbrew logice. Dwutlenek węgla jest niezwykle potrzebny, chociażby dla wzrostu roślin, więc powinien nam płacić za tą nadprodukcję, a nie żeśmy płacili. Jest to w ogóle taki sztucznie wykreowany potwór, takie coś jak w Loch Ness siedzi, nikt tego nie widzi, ale tam jest, w głębi. I teraz na czym to wszystko polega? Bardzo szybko Polska może ograniczyć, jeśli to już jest taka kwestia, tą emisję dwutlenku węgla, bardzo szybko. I sądzę, że to całe tam ministerstwo, że pani Emilewicz tego nie wie jak, to się nie dziwię, ale całe to ciało doradcze na pewno wie, że to nie jest żaden problem. Więc wiemy, jak pomijając, że to jest nieszkodliwe, wiemy, jak temu przeciwdziałać, a tego nie robimy. Tak jakbyśmy byli umówieni z tą stroną, powiedzmy, niemiecką, że oni nas będą tym szantażować i będziemy musieli kupować od nich, czym obciążą naszą gospodarkę. My o tym dobrze wiemy, a nie przeciwdziałamy. Skąd to się bierze? No stąd, że Niemcy mają w Polsce bardzo wpływową agenturę, tak samo jak miały w XVIII wieku Prusy. Także to stąd się bierze. Jeżeli w Parlamencie Europejskim zasiada pani hrabina Róża Thun und Handehoch, prawda? To i ona się opowiada za pogłębieniem integracji w Unii Europejskiej, to znaczy za czym? Za odebraniem resztek suwerenności państwom członkowskim. No to czego my się możemy spodziewać? Powiem tak, wie pan, to oczywiście Józef Piłsudski kiedyś w 1923 roku tam takie przemówienie wygłosił, bardzo gniewne, tam brzydkich słów nawet używał. I żeby scharakteryzować taką sytuację całkowicie absurdalną, to powiedział swoim słuchaczom tak. Wyobraźcie sobie, że zawiązuje spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. Wtedy wydawało się to absurdalne. A właśnie na tym to polega. Niemcy z Francją zawiązały spółkę do wypłukiwania złota z powietrza. No i wypłukują, jak żeśmy usłyszeli. Wypłukują. No to dlaczego miałyby się powstrzymać przed tym? Całą swoją agenturę tutaj uruchomią, żeby tu jeszcze w szkołach będą edukacje od przedszkola, że tu słuchajcie, ekologia, tu ważne, nie można bąków puszczać, nie można to, nie można tego. I wie pan, ale proszę usiąść.
Wspomniał pan, że logiki nie ma. No nie ma, ale to nie od dzisiaj. W 1968 roku bardzo popularna była taka anegdotka o Aronku. Dyrektor spotyka Aronka w czasie lekcji na boisku szkolnym, no i surowym tonem powiada, co jest, dlaczego nie na lekcji? Na co Aronek mówi, panie dyrektorze, bo logiki nie ma. Jak to logiki nie ma? Co to ma znaczyć, dyrektor wzburzony? A on mówi, już wyjaśniam, panie dyrektorze. Ja się zesmrodziłem i pan nauczyciel wyrzucił mnie za drzwi. I teraz oni tam siedzą, a ja chodzę po świeżym powietrzu. Teraz pytanie jest takie, czy na ile my jako taki Dawid w starciu z takim Goliatem, a jeszcze w nawiązaniu do tego, że przecież tutaj toczy się taka wojna kulturalna, czyli taki nowy Kulturkampf, czyli no marksizm jest w natarciu w tej chwili. I to Unia Europejska jest niczym innym jak emanacją, nową emanacją marksizmu, w takiej zawalowanej formie. Taki, to jest zjadliwa bardzo. I w tej chwili ja uważam, że my jako Polacy, sytuacja nadeszła taka, że musimy bronić i walczyć o imponderabilia. Bo nie dość, że się bezkarnie atakuje Polskę i oskarża o współudział w Holokauście i o to, że byliśmy też współwinni tym mordom na Żydach. I poza tym atakuje się Kościół katolicki, na co my jako Polacy nie możemy sobie pozwolić. A jesteśmy jakby uwiązani, bo wielu ludzi jest uwiązanych kredytami, mają pracę, boją się stracić pracę. Jest to sytuacja gorsza, moim zdaniem, niż w czasach PRL-u, bo w PRL-u sytuacja była jasna. Tam przeciwnik był jasno zdefiniowany. Natomiast w tej chwili dużo ludzi jest poprzez ten relatywizm moralny, który się przez media sączy, oni potrafią odróżnić prawdę od zła. Jeśli ktoś jest katolikiem, tak na przykład ja, i ma pewne oparcie i opieram się na dekalogu i na tej tradycji chrześcijańskiej, nawet judeo-chrześcijańskiej, na tradycji antyku, na prawie rzymskim, bo na tym się opiera nasza cywilizacja. I w tej chwili się atakuje to w taki sposób atakuje się w sposób perfidny, bo przecież ta migracja to też jest, mówiąc pańskim ulubionym terminem, spiskowa teoria głosi to, że to migracja jest prowadzona celowa po to, żeby wywołać destabilizację i żeby walczyć z chrześcijaństwem i walczyć z państwami narodowymi poprzez wprowadzanie multikulti. Czyli to jest atak na państwa narodowe. To jest poważny problem teraz. Czy pańskim zdaniem ta grupa państw środkowoeuropejskich, czy ta koncepcja, czy my jesteśmy w stanie w tej chwili jakoś się temu przeciwstawić? Czy możemy prowadzić samodzielną politykę, taką niezależną? Czy nie należałoby w takim razie wyjść z Unii, zrobić polexitu, faktycznie dążyć do tego, czy jest zasadne wchodzenie Polaków do Unii, przedstawicieli prawdziwej prawicy, bo ja uważam, że prawdziwa prawica to jest właśnie na przykład Konfederacja, to co się w tej chwili tworzy. Mhm. Czy nie lepiej bojkotować Unię jako taką, bo ja osobiście byłem przeciwnikiem Unii od początku, głosowałem przeciwko Unii i nigdy nie uważałem, że Unia Europejska, mimo tego, że Kościół katolicki też w pewnym momencie może nie popierał wprost, ale dawał do zrozumienia, nawet Ojciec Święty, Jan Paweł II, mówił, że możemy coś zmienić w Unii Europejskiej, prawda? Bo uważam, że ojcowie założyciele opierali się na wartościach chrześcijańskich. Natomiast uważam, że jest to niemożliwością, żeby zmienić czegoś w czym, w takim tworzę co w tej chwili Unia reprezentuje sobą, bo w tej chwili to jest już taki marksizm i taki agresywny marksizm, że my jako Polacy musimy bronić wartości i chrześcijańskich. No dobrze, to znaczy co robić konkretnie? No właśnie pytanie, jak pan to widzi, panie doktorze? Tak, no pan poruszył kilka spraw. Bo to są takie tematy, które leżą mi na sercu. Pan pozwoli, to... A Polacy się boją o tym mówić. Druga sprawa to jest rewolucja komunistyczna, która się przewala przez Europę i Amerykę Północną. I tylko dlatego nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ona jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my poznaliśmy strategię bolszewicką,
Strategia bolszewicka się składała z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia. No ona przyniosła rezultaty przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym pod koniec lat 60. zaczęto odstępować od tej strategii. To był ten tak zwany eurokomunizm. I na rzecz strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20. XX wieku przez takiego włoskiego komunistę Antoniego Gramsiego, który uznał, że Marks się pomylił. I że ta strategia bolszewicka, która była dokładnym przełożeniem teorii marksistowskiej na praktykę rewolucyjną, że te główne twierdzenie Marksa, jako byt określał świadomość, to na pewno nie jest uniwersalne, a prawdopodobnie w ogóle fałszywe. Gramsci zwrócił uwagę, że tak naprawdę to głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli sfera kultury. I w tej strategii na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie. Do tego stopnia posunięte, że bardzo wielu ludzi straciło już kontakt w ogóle z rzeczywistością. To duraczenie odbywa się przy mocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. I to duraczenie rozpoczęło się, bo to na naszych oczach trwa, od uzyskania panowania nad językiem mówionym. Żeby ludzie zaczęli się posługiwać takimi zbitkami pojęciowymi, takimi zwrotami, a potem zaczynają myśleć tak zgodnie z tym, z tymi zwrotami, jakimi się posługują. Nie wiem, czy państwo się zaczęło od takiego niewinnego tego. Zniknęło z języka mówionego polskiego słowo kalectwo. Zostało zastąpione takim dziwolągiem niepełnosprawność. To tam w końcu, co to za różnica, nikt nie będzie o to kruszył kopii, prawda? Ale potem poszło już dalej. Homofobia, ksenofobia, tamte różne takie mowy nienawiści już się pojawiły. Ten kotek łagodny zaczął wysuwać ostre pazury. I w tej chwili wchodzimy w etap surowości, bo komunizm bez cenzury i terroru długo wytrzymać nie może. Właśnie już nie może. I wchodzimy w etap surowości. I teraz Unia Europejska. Wie pan, Margaret Thatcher, która była osobą bardzo doświadczoną w polityce europejskiej i nie kibicowała polityce europejskiej, to tworzyła i światową, nawet ona była 11 lat premierem Wielkiej Brytanii. I ona powiedziała, że Unia Europejska to jest pseudonim niemieckiej hegemonii w Europie. Ja nic nie mam do dodania do tej opinii, bo tak jest. I teraz gdzie myśmy wstąpili? Otóż początkowo istniały wspólnoty europejskie, wspólny rynek, takie różne wynalazki. I te wspólnoty europejskie funkcjonowały według formuły konfederacji, to znaczy związku państw. Związku państw. Tymczasem w 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht, który zmienił sposób funkcjonowania wspólnot europejskich. Formuła konfederacji, czyli związku państw, została zastąpiona formułą federacji, czyli państwa związkowego. I od razu myśmy weszli, to w 93 roku się to stało. Myśmy weszli do Unii Europejskiej 11 lat później, więc nie możemy się tłumaczyć, żeśmy nie wiedzieli, gdzie wchodzimy. Co to znaczy federacja? Państwo związkowe, to teraz od razu się pojawia pytanie, jaki jest status prawno-międzynarodowy państw członkowskich? Jeżeli mamy do czynienia z państwem związkowym, to żaden element tego związku nie ma niepodległości. Ma jakąś tam formę autonomii, ale niepodległości nie, a przeciwnie, podlega władzom państwa federalnego, którego część stanowi. Czy polexit? Wszystko można zrobić, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jak się rozpada jakaś większa całość,
to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to jest pytanie o granice części, jakie się z tej całości wyłonią. A jeśli nawet nie o granice, to o to, jaką pozycję wyjściową będą miały człony tej całości, które się z niej wyłonią. I nie ulega wątpliwości, że państwa mądre i silne będą starały się poprawić swoją pozycję wyjściową kosztem państw słabych i głupich. I jeżeli zastanawiamy się nad tym, to najpierw trzeba państwo przygotować do tego, a Polska nie jest pod żadnym względem do tego przygotowana. Pod żadnym. Nie wiem, czy państwo wiecie, że ponad 80% prawa, jakie w Polsce obowiązuje, to są dyrektywy Komisji Europejskiej. Czy rządzi dobra zmiana, czy zła zmiana, to tak jest. To tak jest. I Polska nie ma tu nic do gadania. Kiedyś nawet tam dowcipni się tacy mówili, że właściwie po co 460 posłów w Sejmie, wystarczyłoby zatrudnić tłumacza jednego. No jeden to za mało, bo by się tam umarłby z przepracowania, ale 10 już by sobie dało radę. Byłoby taniej, a tak pod względem tym to było tak samo, tylko było taniej. I to jest druga sprawa. I wreszcie, wie pan, to imponderabiliów bronić. To jest ostatni szaniec. Ostatni szaniec, bo jak już nic nie można. Proszę zwrócić uwagę, w XVIII wieku straciliśmy państwo. Ale ten okres niewoli był najowocniejszym okresem, jeśli chodzi o kulturę narodową. Właściwie wtedy dopiero tam ona tak dojrzała. Z tego wynika, że państwo wcale nie jest do tego potrzebne, żeby coś, taki fenomen się pojawił. Więc to jest dla nas wskazówka, że to jest ostatni szaniec. Jeżeli już doszłoby do tego, że już politycznie nic nie można zrobić, to jeszcze można zrobić w tej formie, w tej dziedzinie, żeby naród nie stracił zdolności do tworzenia żywej kultury, bo jak tę zdolność utraci, no to w takim razie zdegraduje się, uwstecznie się do poziomu przednarodowego, do poziomu narodowości. I to nam właśnie grozi, bo czym się różni narodowość od narodu? Narodowość jeszcze nie jest politycznie zorganizowana, to znaczy jeszcze nie wytwarza szlachty, elit. Czesi są bardzo dobrym przykładem. Po bitwie pod Białą Górą czeska szlachta została wyrżnięta i Czesi otrzymali szlachtę niemiecką. No i tak przez 300 lat wegetowali. Dopiero w XIX wieku zaczęli odzyskiwać tę zdolność, zaczęli odtwarzać te elity swoje własne. Nastąpiło odrodzenie narodowe czeskie. Czyli to można utracić, można to odrobić, albo nie można. I dlatego w Polsce taka walka jest z duchowieństwem katolickim. Tam religię, to tam, wie pan, nikt tam z religią nie walczy, bo to jakiś tam walczyć. Z duchowieństwem, w razie czego podstawią nam, wie pan, żywą cerkiew, tak jak w Rosji. Tylko z duchowieństwem, bo to jest jeszcze taka namiastka szlachty. I chodzi o to, żeby przed okupacją spodziewaną odciąć naród polski nawet od tej namiastki szlachty. Ten Bukowski, o którym wspominałem, opowiadał mi, za Jelcyna był wpuszczony, przyjechał do Rosji i był wpuszczony do archiwum KGB. I tam przekonał się, jak przeglądał tę dokumentację, że tam, gdzie Sowieci wkraczali, wszystko jedno do jakiego kraju, to od razu obcinali mu głowę. To znaczy likwidowali warstwę przywódczą, jak to po rosyjsku jest tak zwanych zaczyńczyków, czyli tych, co tam zaczynają, mogą coś zacząć. Od tych eliminowali bez litości. Obcinali każdemu narodowi głowę. No i on już był bez głowy, to tam można go było przerobić na konserwy dla psów nawet. I my w tej fazie jesteśmy. W tej fazie jesteśmy. Pani tu się domaga ode mnie, żebym teraz wymyślił jakąś czarodziejską różdżką, machnął i... No, nie ma tak, że czarodziejska różdżka. W XVIII wieku walka ze śmiercią państwa zakończyła się klęską, śmiercią tego państwa. I tak bywa.
I tak bywa, 123 lata, cztery pokolenia w niewoli się ukształtowały, ale proszę patrzeć, jak się ukształtowały. Taka kultura polska się rozwinęła, patriotyzm Polski przetrwał właśnie dzięki takim ludziom, którzy nie tam nie opuszczali rąk, tylko robili swoje. Naród polski zachował zdolność do tworzenia kultury i zachował elity. I zachowali, nie utracił tej zdolności. Dlatego przetrwał jako naród i jak tylko warunki się poprawiły, to odtworzył się politycznie, się zorganizował natychmiast. I oto, to jest dlatego mówię, że to jest ostatni szaniec. To jest ostatni szaniec. Jak już by było całkiem źle, to jeszcze to możemy zrobić. Jeszcze to możemy zrobić, bo politycznie możemy zostać zwasalizowani, możemy zostać okupowani, może tu na części Polski i Ukrainy powstanie Judeopolonia, a dlaczego nie? Niemcy dostaną ziemie utracone, no i tym ich kupią, a na części Polski Polska zostanie rozebrana, Ukraina już jest rozebrana. No to cóż to szkodzi połączyć, pod żydowskim powiernictwem połączyć te dwie części. Nie takie rzeczy się robiło, prawda? Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to Polska się znalazła na skutek wieloletnich zaniedbań bardzo trudnej sytuacji. I tu czarodziejskich rozwiązań nie ma, żadna dobra wróżka nie różdżką czarodziejską w tej sytuacji nie jest w stanie odwrócić, bo to za daleko to zaszło. Panie Stanisławie, zakładając, że kiedyś Unia Europejska przestanie istnieć albo zdarzy się polexit, no to co wtedy z prawem unijnym w Polsce? Przestałyby u nas obowiązywać przepisy RODO i pozostałe unijne dyrektywy, ich prawne wylaski? No trzeba by było je pouchylać, to jasno, po co mielibyśmy? Znaczy, powiem tak. Ja teraz nie znam takiego ustawodawstwa, znaczy nie znam ustawodawstwa w szczegółowym, jakimś takim bardzo szerokim zakresie, dlatego że już nie wykonuję, nigdy zresztą nie wykonywałem zawodu prawniczego, ale niektóre tam regulacje poznałem i wydaje mi się, że one nie wszystkie są funta kłaków nie warte, niektóre warto by zaadaptować, dlatego powinna być selektywny przegląd tego ustawodawstwa i wtedy uchylić to, co się nie nadaje. Na przykład RODO to powinno być uchylone jak najbardziej, bo to jest po prostu jakiś kompletny idiotyzm. Proszę Państwa, Andrzej Rosołowski, jak przeprowadzić polexit, będąc jednocześnie w kieszeni naszej złotej pani? Jak taki polexit powinien według Pana wyglądać? No ma Pan słuszność, Panie Andrzeju Rosołowski, nie można przeprowadzić polexitu siedząc w kieszeni naszej złotej pani. Nasza złota pani by nam na to nie pozwoliła. Co innego Wielka Brytania, a co innego Polska. Nie dlatego nawet, że takie polskie przysłowie jest, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, ale bez Wielkiej Brytanii to nie wiem, czy nasza złota pani z francuskim prezydentem Macronem by się zdecydowała na podpisanie cyrografu w Akwizgranie ostatniego, bo Wielka Brytania jednak ma duży ciężar gatunkowy w polityce europejskiej, a jak będzie poza Unią, no to już łatwiej, tam swobodniej się wszyscy czują, jak to mówi przysłowie, myszy harcują, gdy kota nie czują. No więc właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. Jak taki polexit powinien według mnie wyglądać? No, państwo, które chce wyjść z Unii Europejskiej i pójść, że tak powiem, na swoje, być na własnym wikcie, bo to na tym rzecz polega, no musi zadbać o to, żeby miało wikt i opierunek. Więc krótko mówiąc, trzeba się do ewentualnego polexitu solidnie przygotować. Przede wszystkim trzeba uwolnić narodowy potencjał gospodarczy, bo obecność Polski w Unii Europejskiej polega między innymi, powiadam, między innymi na tym, że Polska jest przedmiotem
niemieckiego projektu Mitteleuropa z 1915 roku jeszcze. Ten projekt zakładał, że na terenie Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim będą utworzone państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających, więc dopóki Polska ma gospodarkę peryferyjną i uzupełniającą, no to nie bardzo może sobie marzyć o jakichś polexitach. Najpierw trzeba państwo do tego odpowiednio przygotować, również pod względem militarnym, dlatego że no, jak już po traktacie w Aquisgranie, to europejskie siły zbrojne to jest tylko kwestia czasu. No a wtedy polexit może zupełnie inaczej wyglądać. Wystarczyłoby, żeby nasza Złota Pani tutaj, to znaczy nie nasza Złota Pani, tylko niemiecka BND uruchomiła Ukraińców tych zadaniowanych dywersyjnie, no to byśmy się nie pozbierali, tym bardziej, że ustawa numer 1066, którą podpisał 24 stycznia 2014 roku pan prezydent Bronisław Komorowski, a która przewiduje udział formacji zbrojnych obcych państw w imieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej, cały czas obowiązuje.